chcą wyciąć las. Ten las, w którym się znajdujemy. Piękny las, to jest nazwa historyczna. Na Wrzosach. Naukowcy mówią wyspa biocenotyczna w środku miasta. Są tu gatunki, których nie ma w sąsiednich dzielnicach. Niestety plany mówią, my tu to zabudujemy. Zniszczymy również poprzez drogi sąsiadujące z tym miejscem Park Naturalny Wrzosowisko. Park Naturalny Wrzosowisko jest pomysłem, który zrodził się w umysłach, w sercach tysięcy Torunian, którzy podpisują petycje, protesty w sprawie zabudowy tego terenu. Miejsce niesamowite z powodu bogactwa przyrody. Chcemy bronić tego miejsca, chcemy wejść do Rady Okręgu, by głos mieszkańców zabrzmiał wyraźnie. Razem możemy uratować to miejsce, jak i wejść w problemy dzielnicy Wrzosy i Jar. My tu mieszkamy od 40 lat, ja mieszkam od 40, inni podobni. Wiemy, że na Wrzosy mówi się kopciuchy, wiemy, że to jest ogromny problem. Tym się zajmiemy również. Potem, najpierw obrońmy to miejsce, obrońmy ten las. Podobnie z Jarem. My wiemy, jak Jar wyglądał przed tym Jarem, który widzimy tu, więc mamy tak zwany background. Znamy się na tej dzielnicy i też chcemy pomóc we wszystkich problemach. Poprzyjcie nas, razem uratujmy piękny las na Wrzosach. Kandydują do Rady Okręgu obrońcy tego miejsca z Zielonych Wrzosów. Czujemy, wiemy i rozumiemy, na czym polegają problemy tej części Torunia. Tak, tutaj powietrze na Wrzosach nie jest najczystsze. Co czyści to powietrze? Między innymi ten las, który teraz ma zniknąć. Na Jarze narzeka się na zbyt duże wycinki. Wiele osób przychodzi z psami tutaj, albo na wycieczki, tutaj właśnie do Parku Naturalnego Wrzosowisko, którego ukoronowaniem jest tenże las. Wsparcie kandydatów Zielonych Wrzosów to szansa na uratowanie tej części przyrody w Toruniu. A przyroda staje się w dzisiejszych czasach najważniejsza. Przyroda i czyste powietrze. My walczymy o to od dłuższego czasu. Wsparcie kandydatów zapewni, że nasza wiedza, nasze know-how zostanie rozszerzone, a być może jak zielona fala rozleje się po Toruniu. Wielu ludzi boli to, że w tym mieście niszczona jest zieleń w sposób nieprzemyślany. Zostawmy w spokoju Park Naturalny Wrzosowisko. Są obrońcy, są ludzie, którzy to czyszczą. Tu jest najczystsze miejsce w Toruniu. To bardzo ważna rzecz, a być może przełom w podejściu do zieleni w tym mieście. Razem, szkoląc się na tym poligonie, jakim jest Park Naturalny Wrzosowisko, który kiedyś zresztą był poligonem wojsk pontonowych radzieckich, dzisiaj to miejsce jest poligonem inicjatyw obywatelskich w Toruniu. Tu się uczymy, w jaki sposób bronić przed zniszczeniem ostatnie resztki przyrody w tym mieście. Bo to jest kierunek, który jest przyszłością. To jest kierunek, którym powinniśmy wszyscy pójść. Wsparcie kandydatów z Zielonych Wrzosów oznacza poprawę życia w tej części Torunia. Wybory do Rady Okręgu są najbliższą środę. Zapraszamy do udziału w tym głosowaniu. Razem możemy uratować tę część Torunia.